Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kory, a dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić własną cutscenkę bezpośrednio w Wiedźminie 3, jak stworzyć modyfikację, dzięki której właśnie będziecie mogli odpalić sobie tą cutscenkę. W przyszłości może pokażę też, jak zrobić jakiegoś prostego questa, czy coś w tym stylu. Dzisiaj na razie zajmiemy się cutscenką, więc co, myślę, że bez zbędnego przedłużania sobie zacznijmy. Pierwsze co musimy zrobić, to udać się do Steama w przypadku, jeśli mamy Wiedźmina 3 na Steamie, albo do GOGa, jeśli mamy Wiedźmina 3 na GOGu i ustawić sobie tak zwaną opcję uruchamiania. Niestety nie wiem, gdzie to jest na GOGu, ale pewnie gdzieś tam przy opcjach gry parametry startowe czy coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o Steama, mam Wiedźmina 3, właściwości, ustaw opcję uruchamiania i tutaj musimy sobie wpisać coś takiego jak debug scripts, oczywiście po myślniku, bez żadnych spacji. Wpisujemy sobie, zatwierdzamy, zamykamy i teraz musimy sobie pobrać potrzebne nam do wszystkiego pliki. Pierwszy to będzie plik, właściwie modyfikacja storyboard UI. Wchodzimy sobie w files oczywiście i pobieramy najnowszą wersję, aktualnie jest to 0.7.1, klikamy manual download i download. Następnie zapisujemy plik i to tyle. Teraz przechodzimy do kolejnych plików, czyli jest to mod Bootstrap. Bootstrap jest to taki jakby, powiedzmy, że to jest taka wtyczka, która jest wymagana do tego, żeby działał storyboard UI. Tak więc to sobie także pobieramy, po prostu klikając manual download na najnowszą wersję, czyli tą zazwyczaj na samej górze strony. Kolejna wtyczka, czyli Shared Imports. Tutaj jest tylko jeden plik, pobieramy. W2 Scene Dialog Encoder to jest taki jakby program, mod, który właśnie będzie nam pomagał enkodować te wszystkie scenki, które będziemy tworzyć i tak dalej, po prostu odpalacie w grze. Więc pobieramy. ModKit, czyli tak jak mówiłem, jedyne narzędzie udostępnione, nie wiem czy to mówiłem, ale to jest jedyne narzędzie moderskie udostępnione przez CD Projekt Red. Pobieramy to sobie tutaj, klikamy pobierz ostatni modkit, czyli ostatnią wersję go. I ostatnią rzeczą będzie mod editor jednego z użytkowników forum. Tutaj mamy link do Google Drive'a i stąd sobie właśnie pobieramy ten cały zip W3 Edit. Dobra, więc mamy wszystkie pliki pobrane. Teraz trzeba sobie to usprzątnąć, ustawić sobie i tak dalej, bo no nie chcemy, żeby to wszystko tutaj sobie tak latało. Tak więc przechodzimy sobie na dysk C. Oczywiście to jest już wasze jakby, wy sobie dostosujecie, gdzie chcecie to zrobić, ale ja najbardziej polecam wam to zrobić na dysku C. I tutaj od razu bezpośrednio tworzymy sobie folder o nazwie w3.mods. I tutaj będziemy sobie wrzucać wszystkie pliki, tu ogólnie będziemy wszystko robić. Tak więc zaczynamy od rzeczy tych najprostszych, czyli tak, to sobie możemy teraz zminimalizować i otwieramy sobie folder z Wiedźminem 3, czyli tam, gdzie mamy zainstalowanego Wiedźmina, ponieważ teraz będziemy sobie instalować tą modyfikację Storyboard UI i potrzebne do niej rzeczy, czyli ten Bootstrap i Shared Imports. Są to modyfikacje, a wgrywanie modyfikacji jest bardzo łatwe, więc po prostu sobie otwieramy to. Mamy tutaj oczywiście DLC i mods. Tutaj jak widzicie, tak samo mamy DLC i mods i sobie po prostu to przerzucamy. Tak samo robimy z Bootstrapem, przerzucamy i tak samo robimy z Shared Imports. Tylko jeszcze w Storyboard UI, w katalogu bodajże mods. Dokładnie, mamy taki plik settings. Widzicie, mamy tutaj taki plik mod Storyboard UI input settings. To jest plik, możemy go sobie, nie wiem, wypakować na przykład tutaj. To jest plik odpowiedzialny za klawisze, czyli bindy wszystkie w grze na te całe menu w konsoli, które przedtem mieliśmy, czyli wiecie, że jak klikniemy sobie tam na przykład, nie wiem, trójkę, to nam się odpali menu postaci, tych wszystkich itemów i tak dalej, to właśnie do tego jest ten plik. Otwieramy go sobie, może być za pomocą jakiegoś notatnika, chociaż najlepszy do tego program, żeby to wszystko edytować i tak dalej, jest to Notepad++, możecie go sobie pobrać z tej strony, także mogę ją podać w opisie, jeśli byście chcieli. I sobie za pomocą tego Notepada właśnie otwórzmy. I jak widzicie, widać teraz wszystko bardziej przejrzyście i tak dalej.
No i dobra, klikamy sobie Ctrl A i Ctrl C, czyli zaznaczamy wszystko i kopiujemy, no chyba, że ktoś woli sobie samemu myszką tutaj zaznaczyć i skopiować, to także może to zrobić. Teraz przechodzimy sobie w dokumenty, Wiedźmin 3 i otwieramy sobie plik Input Settings. Teraz przechodzimy na sam dół, do ostatniej linijki, wciskamy sobie dwa razy Enter i właśnie Ctrl V, czy tam prawym wklej, wklejamy sobie to wszystko. Ja już to zrobiłem, więc nie będę tego zapisywał. A później upewnijcie się, że plik Input Settings nie jest zaznaczony tylko do odczytu. Dobra, no i to było na tyle, jeśli chodzi o cały storyboard i tak dalej. Więc to już nas nie interesuje, możemy sobie to, to, to oraz to usunąć. No i został nam jakby sam encoder tych wszystkich scenek i tak dalej, tworzenie tego. Więc z powrotem przechodzimy sobie do folderu w3mods. I zacznijmy może od mod editora. Wypakowywujemy go sobie. Nazwijmy sobie ten folder może mod editor po prostu. I przenieśmy go właśnie do w3mods. Dobra, to mamy. Teraz modkit. Tak samo wypakowywujemy. Tutaj jest instalacja, dlatego trzeba uważać, żeby nie wypakować samej instalacji. Musimy sobie zainstalować właśnie wchodząc na w3mods i pod nazwą na przykład modkit. Żeby, wiecie, wszystko było ładnie uporządkowane na swoim miejscu. Dobra, jak widzicie, zrobił nam się folder modkit i tu mamy całego modkita. Tak więc to już mamy zrobione. No i został nam dialog encoder, czyli tak naprawdę najważniejsza rzecz. Tu są wszystkie pliki, wszystkie tak zwane example, czyli jakby to powiedzieć, gotowe skrypty, żeby zrobić te scenki i tak dalej, więc to jest bardzo ważna rzecz. I nazwijmy to na przykład W2 encoder. I sobie także przenosimy. No i proszę bardzo, mamy pięknie uporządkowane, więc zaczynamy tworzyć sobie naszą cutscenkę. Dobra, więc jesteśmy już w grze. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej modyfikacji, którą trzeba zainstalować. Jest to Console Enabler, czyli modyfikacja, która będzie nam mogła włączyć konsolę pod tyldą, czy tam F1, nie, F2. Więc także podam link w opisie i wgrywacie tak jak każdą inną modyfikację, czyli mod do mod, DLC do DLC, chociaż w przypadku konsoli tam chyba jeszcze dochodzi folder bin. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to na pewno sobie poradzi i z tym. Więc jak już jesteśmy w grze, odpalamy sobie właśnie tą konsolę. No może sobie przejdę w tamto miejsce. Oczywiście tu, gdzie odpalimy konsolę, tu będzie się rozgrywała akcja, więc to miejcie na uwadze. Odpalamy sobie konsolę i wpisujemy komendę SBUI. Odpala nam to, jak widzicie, całe menu naszej modyfikacji. I teraz tak, mamy od 1 do 9 cyferki na klawiaturze oczywiście i każda z tych cyferek ma swoją zakładkę w tym menu. Pierwsza to oczywiście Assets Mode, czyli tutaj możemy dodawać sobie postacie, itemy i tak dalej. Pod drugą cyferką, numerem 2, mamy kamerę, czyli żeby po prostu sobie ustawić kamerę w naszej cutscence, ewentualnie żeby zobaczyć właśnie gdzie te postacie stoją, jakoś sobie ustawić. Pod trójką mamy Placement Mode, czyli tutaj możemy sobie przemieszczać nasze postacie, czy właśnie itemy, klikając P, wybraną postać i jak widzicie mogę sobie Geralta przesuwać. Pod czwórką mamy animację, czyli wiadomo to, co nasza postać będzie robić w tym momencie. Pod piątką mamy mimikę twarzy. Pod szóstką mamy lookout mode, czyli klikniemy sobie L. Mamy takie jabłko i tam, gdzie to jabłko jest, tam Geralt będzie się patrzał. Pod ósemką i siódemką nie ma nic, co ciekawe. A pod dziewiątką mamy voice lines, czyli dialogi, dubbing po prostu. I pod zero także nie ma nic, więc ósemka i siódemka odpadają. Dobra, i teraz tak. Nie wiem od czego zacząć, jest to naprawdę bardzo ciężkie do wytłumaczenia. A może dam wam jeszcze rozpiskę tych wszystkich klawiszy w opisie, bo wiem, że to jest bardzo trudne do załapania, tak jak ktoś mówi. Jeśli mamy wolną kamerę, Q idziemy na dół, E do góry. Wsadem oczywiście tam w lewo, prawo, dół, nie, dół mamy pod Q, przód i tył. No i dobra. Wchodzimy sobie w jedynkę i mamy Geralta. Teraz chcemy dodać sobie na przykład inną postać, klikamy Insert, czyli tak jakby wstawianie. I teraz automatycznie dodaje nam się Avalach, bo on jest pod literką A, czyli pierwszy w alfabecie. Ale chcemy go zmienić, klikamy E.
mały lag, bo wszystkie postacie muszą się załadować i mamy tutaj wszystkie postacie. Jeśli chcemy sobie jakąś konkretną wyszukać, to pod literką F, czyli filtr, możemy sobie wyszukiwać i niech to będzie na przykład Baron. Baron. Gdzieś go tu widziałem przed chwilą, main NPCs, Baron. I jak widzicie, mamy Barona. Teraz chcemy go sobie przenieść na przykład obok Geralta, klikamy trójkę, wybieramy Barona, P i myszką sobie go tutaj gdzieś przenosimy. Dobra, jeszcze jak chcecie dodać sobie item, item dodajemy literką I. Jak widzicie, mamy item. Usuwamy delete'em oczywiście, zatwierdzamy E. No i dobra, mamy sobie Barona i Geralta, tak? Zróbmy może tak, żeby, nie wiem, cokolwiek ze sobą robili. Więc przechodzimy w animację i teraz, żeby wybrać animację, klikamy oczywiście literkę A, jak animacja. Dajemy może jakąś animację Baronowi. I niech będzie na przykład, powiedzmy, robił coś z mieczem, sword, nie wiem, nie znam oczywiście tych wszystkich nazw animacji na pamięć, więc tutaj wiele rzeczy trzeba szukać, testować i tak dalej. No jak widzicie, co byśmy sobie tutaj nie kliknęli, to on coś robi, tak? I mamy kategorie, dialog, combat, work. Work to jest oczywiście praca, czyli on to robi cały czas, w takiej pętli można powiedzieć. Dialog to przy dialogu, jak z kimś rozmawia, a combat, no to wiadomo, coś dotyczące walki. Okej, tutaj widzicie, coś tam z mieczem wyprawia. No, myślę, że work tutaj jest... O, kowal jakiś się załączył mu. Nie wiem tylko, czemu nie ma miecza w ręku, ale... To już jest nieważne. Pewnie jak będziemy sobie enkodować tą wstękę, to ten miecz się doda. No dobra, dodajmy sobie może, że trenuję sobie miecz. Przesuńmy go sobie może bardziej tutaj, na wolny teren. I załóżmy, że Geralt sobie do niego podejdzie i jak go zobaczy, walnie facepalma. A czemu by nie? Więc Geralta także sobie przesuńmy trochę do tyłu. Oczywiście przypominam literą P. Dobra. A i jeszcze pod klawiszem Home mamy sceny, czyli tak jakby wszystko, co będzie się rozgrywać w scenie. Na przykład jeśli wszystko dacie, wszystkie animacje i tak dalej w scenie pierwszej, to jakby to nie będzie miało sensu. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak, że pierwsza scena, będziemy chcieli, żeby Geralt sobie podszedł do Barona, czyli dajemy sobie kamerę na Geralta. A ta kamera się czasami buguje. Dobra. Animacja. I ustawmy mu animację chodzenia w przód, czyli Enter Front bodajże. Albo to było Calm Enter Front. Tak, to było Calm Enter Front i teraz Geralt sobie tutaj idzie. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. I po kliknięciu Home i przycisku Insert odpala nam się drugi shot, druga scena, gdzie możemy właśnie zmienić kamerę albo animację czy cokolwiek. Więc zróbmy, że w drugiej scenie kamera będzie za Geraltem i on będzie właśnie patrzył na Barona, co on tam wyprawia. Dodajemy kolejną, czyli trzecią kamerę. I tutaj zrobimy, jak Geralt robi facepalma, tylko trzeba mu właśnie zamienić animację z chodzenia na facepalma. Facepalm. Tutaj jak stoi, tam jak siedzi. O, coś takiego. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Mamy pierwszą scenę, Geralt sobie idzie. Oczywiście page up, page down, można sobie przełączać je. Druga scena, patrzy na Barona, tylko coś tutaj widzę, że... Aha, bo on ma animację w drugiej scenie, którą trzeba mu już wyłączyć, żeby stał w miejscu. Czyli no animation. Jeszcze raz sobie sprawdźmy. Pierwsza animacja idzie, druga stoi właśnie. I trzecia robi facepalma. I tak wygląda nasza cała cutscenka, łączona z trzech scen. Dobra, po wykonaniu cutscenki, mam nadzieję, że wszystko już wyjaśniłem. Aha, no jeszcze wiadomo, tam gdzie chcecie coś dodać, czyli na przykład voice lines, to klawisz do dubbingu będzie V. Jak mimikę, to klawisz będzie M i tak dalej, ale tą rozpiskę, tak jak już mówiłem, dam całą w opisie. I jeszcze taka ciekawostka, że jak właśnie dodacie jakiś voice line, żeby Geralt mówił, to normalnie będzie miał ruch ust i tak dalej. Dobra, po skończeniu naszej animacji scenki klikamy Escape. Escape i E. Mamy UI Storyboard Stopped, czyli zatrzymało się. No i teraz nic
Nam nie zostało jak tylko wyjść z gry i zenkodować sobie tą całą scenę. Dobra, więc przechodzimy sobie teraz do dokumentów, Wiedźmin 3 i mamy coś takiego jak scripts log. To właśnie jest dzięki komendzie debug scripts, czyli wszystkie logi nam się pokazują w dokumentach. Otwieramy to za pomocą notepada, klikamy Ctrl F i wyszukujemy sobie czegoś takiego jak W2 scenę, czyli logi naszego storyboarda. Zaznaczamy sobie od początku aż do samego końca, czyli tutaj, i kopiujemy oczywiście. To już można zamknąć, bo nam się to nie przyda. Wracamy do naszego katalogu W3 Mods i zacznijmy może od mod editora, bo jest pierwszy. Odpalamy sobie, na razie trzeba sobie wszystko ustawić, więc tak, pierwsze co musimy sobie wybrać to lokalizację główną do naszego Wiedźmina 3. Ja mam go tutaj, więc sobie wybieramy, wchodzimy w bin x64 i tu wybieramy Witcher3.exe. WCC Lite.exe, tutaj musimy sobie przejść do naszego folderu W3Mods, Modkit, bin x64 i mamy plik WCC Lite. Tutaj wybieramy język gry, czyli jak gracie na angielskim to EN, jak gracie na polskim PL, jak gracie na, nie wiem, niemieckim DE. Więc ja sobie wybiorę PL.pl i klikamy sobie Save. Teraz wszystko powinno się zapisać, a nasz mod editor włączyć. Jak widzicie, wszystko działa. Klikamy File, New Mod i nazywamy sobie jakoś naszą modyfikację. Niech będzie na przykład SBUI Test. Zapiszmy. No i na razie tyle możemy zostawić, zminimalizujmy to, bo teraz musimy zająć się kolejną rzeczą, czyli przygotowanie sobie naszego folderu z modyfikacją, więc zróbmy sobie folder, nazwijmy go mod sbui test. Teraz przechodzimy sobie do W2 encoder i tu mamy, jak widzicie, te template'y wszystkie. Nas będzie interesował template, który się znajduje w docs i minimal example. To musimy sobie skopiować, tylko chwila, bo mi zaraz usunie te logi, które skopiowałem, więc zróbmy sobie tutaj tekst. Zapiszmy, żeby na razie to tu było. Dobra, no i teraz co? Sobie to skopiuję. Wklejamy sobie do naszego folderu z SBUI test. I jeszcze interesuje nas folder template bat files. I stąd sobie kopiujemy wszystko, prócz repack restarts i repack DLC i start game, czyli tylko te trzy pliki. I wklejamy do folderu z naszą modyfikacją. Dobra, mam nadzieję, że do tego momentu wszystko jest zrozumiałe. Teraz tak, nazwę minimal example zmieniamy na nazwę naszego moda, czyli SBUI test. I tutaj będziemy sobie wklejać ten nasz cały log, więc sobie to z powrotem skopiujmy. To już można zamknąć. Otwieramy SBUI test i mamy coś takiego. Tutaj właśnie klikamy Ctrl A, Ctrl V i wklejamy sobie naszą scenę. Klikamy Ctrl F, wybieramy W2 scenę, żeby usunąć sobie to miejsce. Nie Ctrl F, tylko zamieniamy, nie szukamy. Czyli zamieniamy to na nic, na puste miejsce. Teraz możemy sobie wysłuchać czegoś takiego jak string i usuwamy sobie te hasztagi z tych stringów, bo one są tu niepotrzebne. Dobra, i to chyba na razie w tym pliku na tyle, więc sobie go zapiszmy i zminimalizujmy. Teraz musimy sobie zedytować plik settings, otwieramy go. No i tutaj chyba dużo nie trzeba tłumaczyć, w mod name wpisujemy nazwę modyfikacji, czyli w moim przypadku SBUI test. Tutaj ustawiamy lokalizację do Wiedźmina 3, do mod editora i do mod kita. Tak więc ja tu wszystko mam dobrze, tylko to zamieniam na mods. To na mods i tutaj podaję lokalizację do Wiedźmina 3, czyli to w moim przypadku będzie D, gry Steam, Commons i The Witcher 3 Wild Hunt, czy inaczej to się nazywało, czekajcie aż sprawdzę. The Witcher 3 po prostu, bez Wild Hunt. Okej. Okay. I Common, nie Commons. Dobra. W3 Encoder to jest ten nasz plik Encoder, ale my go nazwaliśmy W2, więc sobie zmienimy na W2.
I to chyba tyle. Language możemy sobie ustawić z powrotem na polski, czyli PL. Zapisujemy i można to zamknąć. A to nadal mamy zminimalizowane. No i teraz najważniejsze, czyli odpalamy sobie CMD za pomocą administratora. Czekajcie, tylko trochę to zwiększę, bo jest za małe zdecydowanie. 7 na 12, dobra. Wpisujemy sobie teraz komendę CD i wybieramy się do naszego właśnie W3Moc, czyli cdcw3.moc i do naszego folderu z modem, czyli mod sbuitest. Jak jesteśmy w folderze z naszym modem, wpisujemy sobie taką komendę rencode-scene.bat i tutaj sbuitest, czyli ten plik.yml. Klikamy Enter i właśnie nasz jakby skrypt, który jest w pliku sbui, się zenkodował. Możemy to zamknąć. Teraz przechodzimy z powrotem do mod editora, albo nie, jeszcze przed tym wejdźmy sobie do w3moc, do modkita, bin, x64 i stąd musimy sobie usunąć folder sbuitest i sbuitest w3mod project. Zmienimy sobie. Tworzymy sobie jeszcze raz moda. Tyle, że teraz go zapisujemy w w3moc mod editor, a nie w modkicie. I nazywamy go DLC SBUITest. Pamiętajcie, żeby było DLC. Aha, i jeszcze przed tym usunę sobie to. To ten zenkodowana scena była. Zapisujemy. Jeszcze raz przechodzimy do CMD. Jeszcze raz sobie wpisujemy tą komendę. I w mod editorze na nowo sobie otwieramy modyfikację. Nie tworzymy, tylko otwieramy. Jak widzicie, mamy teraz pliki jakby naszej modyfikacji. I zaraz będziemy mogli ją sobie jakby zainstalować do naszej gry. Przechodzimy sobie w mod settings i klikamy install as DLC. Zapisujemy, po czym klikamy tą ikonkę pack and install mod. Nie, agree. Akceptujemy regulamin, kliknąłem niechcąco odmów, czy tam nie akceptuj. Dobra, no i modyfikacja się teraz instaluje, możemy sobie to wziąć na pasek. To już nas nie interesuje. Przechodzimy sobie do folderu z grom i tutaj w folderze mods tworzymy sobie nowy folder, ja już to zrobiłem wcześniej, który nazywamy mod sbuitest. W tym folderze tworzymy sobie folder content, w kontencie tworzymy folder scripts, a w scripts tworzymy folder local. Tutaj w local tworzymy sobie plik scenetest.ws, po czym otwieramy go i wklejamy to wszystko, co podam w opisie pod filmem. I teraz musimy zamienić tu parę rzeczy. Mamy ten scene test otwarty i mamy nasz skrypt. Teraz kopiujemy sobie tutaj, gdzie były te strings. Albo nawet nie, tutaj gdzie mamy placement, czyli u mnie linijka 83, musimy sobie skopiować te koordynaty i wklejamy je po prostu tutaj. Podmieniamy. Tu były jakieś stare, z jakiejś mojej starej sceny. Zmieniamy na nasze. Kopiujemy sobie to, co mamy w placement i wklejamy tutaj w entity add tag. Po czym przechodzimy sobie na samą górę i kopiujemy właśnie naszego barona, czy jaki tam charakter dodaliście, po czym go sobie wklejamy tutaj. Usuńmy sobie te powtarzające się ukośniki. I to by było na tyle. Tutaj pamiętajcie, żeby podać ścieżkę z mod editora, czyli DLC sbuitest sbuitest.w2scena i sobie zapisujemy. To jest skrypt, który dzięki któremu będziemy mogli sobie odpalić scenę w grze. Tutaj jest funkcja bad behavior, dolna kreska scena. Dobra, no i to na tyle. Zobaczmy sobie, czy w DLC mamy naszego moda. Mamy DLC sbuitest. No i dobra, teraz jak mamy tego moda, nic nam nie zostało, jak tylko odpalić naszego Wiedźmina. Dobra, więc odpalamy sobie konsolę i wpisujemy sobie funkcję, która właśnie, którą podaliśmy w tym skrypcie, czyli bad behavior scene. Widzicie, wcześniej sobie wpisywałem na poprzednim save'ie i klikamy Enter. I co, zapraszam was do mojej krótkiej, aczkolwiek treściwej cutscenki.
widzicie, niektóre te animacje trwają za długo, w sensie tu albo Geralt za długo się gapi, albo no właśnie coś takiego. To oczywiście wszystko da się skrócić i tak dalej w pliku sbui.yml. Swoją drogą jest to normalna kascenka, jak widzicie, możemy spacją pomijać. No i tak, można właśnie skrócić te animacje i tak dalej, ale to już trzeba się bardziej zagłębić w te skrypty wszystkie i tak dalej. Ale mam nadzieję, że pomogłem, że ktokolwiek mnie zrozumiał, że komukolwiek udało się to osiągnąć. Jeśli ktoś by pytał, jak ja się tego nauczyłem, to po prostu internet, forum CD Projekt Red i YouTube trochę, no i jakoś to samo weszło. Dobra, więc mam nadzieję, że tak jak mówię, komuś udało się to ogarnąć, tak jak mi. Dzięki za oglądanie, cześć i na razie.